A teraz w teatrze biograficznym Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest znowu randomowe granie i tym razem to jest To Heaven, albo To The Heaven. Gra opierająca się na Fallout Shelter for some reason. I naszym zadaniem jest dostać się tam, do nieba. Poprzez skakanie. Czy ta woda się podnosi? Otóż dlaczego nie ma dzisiaj Bugsa? Bo pewnie się o to zapytacie. Otóż moja kopia Bugsa niestety, ale brakuje jej pewnego pliku, który jest wymagany do tego, żeby gra w ogóle się rozpoczęła. Więc dopóki nie załatwię sobie czegoś, żeby ta gra wreszcie mi zaczęła działać, to po prostu nie będzie tego let's playa. A jeżeli po prostu będzie zajmowało nie wiadomo jak długo zdobycie tego pliku, to po prostu nie wiem jeszcze co zrobię. Widziałem na Allegro, że są więc wersje z PS1, więc mogę sobie ewentualnie kiedyś po prostu kupić i let's play z PS3 zrobić. To też jest zawsze jakiś pomysł. Zresztą ja w tym momencie, tak, w tym momencie ginę. Ui, zaraz. Ej, tego się nie spodziewałem. Okej. Okay. No to przejdziemy sobie. No fajnie było dotrzeć do końca tego poziomu. Kurde, teraz sobie tak pomyślałem, że mogłem przecież zrobić materiał z Fallout Shelter, bo niedawno wyszło na PC-ta. I tak się składa, że mam Fallout Shelter. Okej. Okay. Tu chyba nic nie zrobię. Więc mamy po prostu Bugs. Nie odbędzie się, dopóki właśnie tego nie zrobię. Czyli albo nie kupię, albo nie załatwię sobie tego pliku. Wolałbym raczej załatwić sobie ten plik. Byłby znacznie prostsze dla mnie. Jest. Okej. Okay. Jak się wie, co się ma robić, to od razu jest łatwiejsze. Okej. Okay. Gra oczywiście znalazłem na Game Jolcie, w ogóle swoją drogą to większość gier znajduje na Game Jolcie i nawet są one fajne. W większości. Zaskoczone, zawsze bym mógł się uratować tym niższym. Hop. Ach. Okej. Okay. Jesteśmy coraz bliżej. A nie, tutaj. Nie. O mój Boże, ale hamowa to była. Okej. Okay. Chyba rozgryzłem mniej więcej fizykę tej gry. Nie mówię, że ją opanowałem. Ale na pewno ją jakkolwiek rozgryzłem. Dobra. Nie. Zła kolejność. Najpierw jeszcze muszę iść, a później skoczyć! Okej. Okay. Jak to jakoś sprintować, albo co? Dobrze, ja się skradam w tym momencie. Jak ewidentnie jak idę do tyłu, to jest znacznie wolniej. Nie jest takie proste, jak się to wydaje, ale byliśmy bardzo blisko. Tak samo jak też, nie wiem czy, dobrym pomysłem właśnie jest z tym Kulikiem, Bugsem i Tazem, bo jeżeli mam takie
Znaczy, nie mówię, że byłyby jakieś problemy z emulatorem PS1, ale dużo łatwiej by było po prostu, żebyśmy się z pewnego razu zgadali, któreś by przyszło do drugiego i na przykład na wersji PC-towej się to ogarnęło. Wszystko. No to by było też dużo łatwiejsze, po prostu tak to na wersji PC-towej. Po pierwsze, ja przecież nie robię filmów w 60 FPS-ach. Byłoby to dużo łatwiejsze do nagrania i byłoby też to dużo łatwiejsze do zmontowania. It what? Mam nadzieję, że to nie jest jakaś muzyka prawnie chroniona, bo wtedy mam przerąbane. W drugi wypadek chyba wyciszę tą po prostu grę i wstawię jakąś własną muzykę. Nie wiem, czy to jest wina, nie wiem, mojego procesora czy coś, ale taka muzyka jest strasznie zgliczowana. Właśnie to chyba na... A, bo to jest remix, to wszystko wyjaśnię. Okej. Wolę nie ryzykować. Kurde, interesujący w ogóle koncept na grę, bo niby żadnej fabuły ani nic. A bardzo w sumie fajna gra. Zamienię zamiechu. Bym powiedział, że koncept trochę podobny do Mirror's Edge, tylko że Mirror's Edge tutaj już miał fabułę i poziomy po prostu, a nie, że taki jeden wielki poziom, przez który możecie się wnerwiać w nieskończoność. Spróbowałbym się na to wspiąć. Okej. Przez tu. Przez na to. Okej. Teraz... Tu. Ja bym tu się zastanawiał wskoczyć, albo tu. Ha! O, haha! Dobra. Jakoś się to udaje. Nie wiem, czy ta gra będzie krótka, czy nie. Ale... Ale jest fajna. Kurde, tak sobie... Ej, gdzie jest ta niebieska kulka? Tu ma być jakaś niebieska kulka. To ma być niby droga do nieba. Czy coś w tym stylu? Ej, zobacz, tam jest jakaś... Tak, tam jest po prostu kostka taka randomowa. Czy tam jest to na górze? Tak centralnie chyba? Raz. Czy to się przemieszcza, czy ja podam w paranoję lekko? Okej. Okay. Nie, to się nie przemieszcza. Ale niby to z dołu tak wyglądało, jakby to było po prostu takie proste przejście, co nie? A tutaj proszę. Okej, okay, tu już chyba w miarę powinno być prosto. No dobra. No właśnie, to jest najgorsze w tych parkurowych grach, że trzeba rozgryźć wpierw silnik gry, a ja to dosłownie po prostu włączyłem grę, sprawdziłem, czy działa, czy ustawienia niesamowite nie rozwalą mi kompa i tyle. Wiesz, i tak, ta rozdzielczość cieni jest okropna jak na moje. Stąd chyba nic nie zrobię. Chociaż... Ha, nie ma to jak moc gliczy. W szczególności w silniku Unity. No serio, nigdy nie róbcie niczego w Unity. To jest tak zgliczowany silnik. Znaczy, idealny do nauki, ale po prostu mówię, że strasznie jest zgliczowany, jeżeli chodzi o wiele produkcji. I... Ha ha ha!
Jest! O Jezu. Jest! Jezus powiedział mi, że wygrałem. Nice. GG. Więc co, przeszliśmy tę grę, co nie? Ja bym zobaczył, co to było za kwadracik, po prostu taki randomowy. O, tam jest. On jest wysoko dosyć. A skąd? Dlaczego w ogóle on tu ma być? Kurde, mógłbym się kiedyś pobawić w speedrunowanie tej gry. Bawię się, kurde, w speedrunowanie Sonic Heroes, Kangurka KO3. W sumie to Kangurka KO3 mógłbym już praktycznie zacząć tak bardziej praktykować, ale... Co to jest? No blok, to ja wiem też. Nic. Ja bym się spróbował, spróbowałbym pójść na sam koniec mapy i z niej spaść. To byłby najlepszy koniec materiału. A widzę tak jakby, to znaczy to nie jest horyzont. Ja ewidentnie widzę, że ta mapa się jakoś kończy. Tylko pytanie, czy twórca zaprogramował jakąś, nie wiem. Koniec tej mapy. Boże, taki nieskończony ocean. To jest coś, co najbardziej mnie przeraża w grach. Nie licząc wody, rzecz jasna, bo sama woda też jest przerażająca. Nie no, woda to jest w ogóle przerażająca w grach. Nie, dlatego mniej więcej grałem w pewną grę, bardzo pewną do Minecrafta, Subnautica. Nie wiem, czy znacie tę grę, więc możliwe, że po prostu opowiem wam o tym. Gra po prostu to jest, no, dosłownie Minecraft, tylko że pod wodą. Na serio, musicie wszystko robić pod wodą. I im bardziej chcecie w grze iść dalej, robić progres, tym musicie schodzić i głębiej, i głębiej, i głębiej, i głębiej. To jest po prostu tak przerażające. Ja tam cokolwiek bym nie robił, jakikolwiek dźwięk bym nie słyszał, to ja miałem tam zawał. Halo, ja chcę dostać na koniec mapy. W tamtą stronę. Chyba nie ma końca mapy. Coś sądzę, że ta mapa albo się zapętla, albo... Nie wiem. Bo jest nieskończona woda po prostu. Dobra, więc z tym miłym widokiem chyba zakończymy ten króciutki odcinek, ale jak mówiłem, może w przyszłym tygodniu będzie Bugs, może w przyszłym tygodniu nie będzie tego Bugsa. A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!